dobry mecz, dwie dobre drużyny z charakterem. Drużyny, które chciały, obie drużyny chciały ten mecz wygrać. Myśmy otwarli wynik meczu, mieliśmy kilka sytuacji, natomiast końcówka na pewno należała do Sandecji, która bardzo mocno starała się ten mecz wygrać. Po naszym błędzie mecz się wyrównał, chodzi o wynik, ale naprawdę jestem dumny z zespołu, że udało nam się utrzymać remis. Na pewno boli to, że nie wygrywamy tego meczu, bo jednak jak się mecz otwiera, to chciałbym, żeby ten wynik się utrzymał. Mieliśmy swoje sytuacje na 2-0 zaraz po strzeleniu bramki niewykorzystane, ok. Na pewno wybiegaliśmy ten mecz, mieliśmy swoją koncepcję, którą dość konsekwentnie realizowaliśmy, nie pozwalaliśmy w większości momentów się rozpędzić, ale na pewno, tak jak mówię, mecz był ciekawy, mecz był, wydaje mi się, w dobrym tempie, mecz był przy udziale dwóch dobrych zespołów z dobrymi piłkarzami. Remis, na pewno szanujemy ten remis i wiemy już, że dzisiaj krótka noc i w piątek gramy następny mecz, taki mamy terminarz, ale generalnie się cieszymy, bo to też jest to, co większość piłkarzy lubi. Mecz, mało treningów, mało gadania, tylko granie. Dziękuję bardzo. No jesteśmy po bardzo dobrym meczu. Wydaje mi się, że i my, i Odra rozegraliśmy dobre spotkanie. Mecz był szybki, było dużo szybkich zwrotów. Trochę słabo weszliśmy w drugą połowę, ale no tak paradoksalnie powiem, że chyba dobrze, że tą bramkę dostaliśmy tak szybko, bo było dużo czasu, żeby odrobić i chwała chłopakom za to, że udało nam się bardzo dobrze zareagować, zdobyć tą bramkę. Szkoda, że nie padła druga, ale wydaje mi się, że będziemy ten punkt szanować. Jest to dobry prognostyk przed kolejnym trudnym meczem, który nas czeka w niedzielę w Poznaniu.